Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w nowym odcinku z Rodzinki Biedak. Dawno nas tutaj nie było, mam nadzieję, że tęskniliście. Mi już zaczynało troszkę brakować, chociaż... To jest tak... Różnie z tym bywa, o, tak powiem. Bo raz wracam, potem się znowu odechciewa i tak w kółko. Dlatego ostatnio te odcinki tak rzadko się pojawiają. Ale mam nadzieję, że jakoś damy radę. Dobra. Ostatnio, jak pamiętam, dużo się działo, były jakieś urodziny, zaręczyny, jakieś pożary. Także tak. A dzisiaj nic nie planuję. Mam nadzieję, że będzie spokojny odcinek, ale to nie wiadomo, także zobaczymy. My mamy 6 rano, poniedziałek, więc wszyscy będą wstawać do pracy, szkoły. Zobaczymy, kto nam dzisiaj w domu zostaje. Muszę ich tutaj pogarnąć. Widzę, że dziewczyny są głodne. Jej by się przydał tutaj prysznic, toaleta. Tutaj Karolina powinna w sumie... coś zjeść. A czy mamy coś w lodówce? Oto jest pytanie, Karolina to sprawdzi. Kajetan. Och, że ja jeszcze pamiętam ich imiona. Czy on ścieli łóżko? Tak. Oczywiście, grzeczny chłopiec, ścieli łóżko. Jak żeby inaczej. Dobra, on jest w miarę zadowolony, musi poczekać na jedzenie. Lolita będzie wstawać za chwilę. Maja wróciła z nocnej zmiany, także ona jeszcze obsypać będzie. Cyryl też późno się położył, więc ich zostawię w spokoju. Barbinka, jak widzicie, zmieniła fryzurę. Tak. Znowu wygląda troszkę młodziej. I ona też jest głodna i w sumie on też by potrzebował zjeść. Ale niech weźmie najpierw prysznic. Salek w ogóle potrzebuje diety. Tak, diety, a bardziej ćwiczeń. A, 4, 6, 8 nas jest. Proszę bardzo, Barbina, masz tyle wnuków. I jeszcze ci... O, mamy jedzonko. Może to weź, tą sałatkę. Mam rozumieć, że majstra jeszcze u nas nie było. Ale pewnie zaraz będzie. Barbina, zjedz coś, a nie na telewizor z rana. Kto jest taki głodniejszy? Bo nie wiem, ile mi tutaj porcji zostało. Nie, mam się po prostu prężyć, dobra. Ale chodź na śniadanie. O, Barbinie, to powinnam piżamy zmienić. No to nic. Następnym razem to nie jest takie istotne. Aha, ktoś do małej powinien iść. Ona tutaj w sumie... Ojejku, Joko, jestem biedna, malutka, niedowolona. Jeju, tutaj wolne. Czy ona nie ma dzisiaj urodzin? Tak mi się zdaje. Czyli ty nie chcesz jeść przed szkołą, tak? Ani jedno, ani drugie, czy już nie ma po prostu co jeść? Tak myślałam. No trudno. Dostać się do szkoły prywatnej? Co za aspiracje, to chyba po starszym bracie. No to nie wiem, może Barbina by dzisiaj zaprosiła dyrektora. Jak myślimy? Myślimy, chociaż ja bym poczekała jeszcze na Kajtka, on ma 4 dni. No poczekałabym na niego. No potem znowu, niech już wszyscy idą do tej szkoły prywatnej. No i... W sumie nie, no bo jak... Nie, no on też pójdzie, to tak, poczekamy na Lolitę, o. Jutro zadzwonimy do dyrektora, w następnym odcinku. Zobaczmy w ogóle, czy możemy jej zrobić już urodziny. W ogóle, czy ona nie miała w poprzednim odcinku urodzin? Nie, chyba nie, bo ja to... W ogóle było poza nagraniem jakoś, że ona miała urodziny i ja tego nie nagrywałam, tak. Tak było, pamiętam już. Także teraz mamy urodziny Lolitki, o ile to zadziała. Bo miałam włączany, pamiętam, wiek, także może poczekamy, aż oni wszyscy pójdą do szkoły. Czy ten mechanik przyjedzie dzisiaj? Co to jest? Odwieczne pytanie Simu. Co to jest? No ja nie. Idźcie do szkoły. Wszyscy, to się mi tutaj zrobi jakoś tak. Okej, ty już jesteś wyspany i ty też, super. Chodź weź sobie prysznic, żebyś nie śmierdział. A Maja? Maja, co ty masz w ogóle za mocny makijaż, taki róż straszny? Muszę... Trzeba ci zmienić fryzurę też. Halo, kto jeszcze nie pojechał? Aha. A wy chcecie do szkoły prywatnej, tak? Lekcje na ulicy, po prostu całe Simsy. Barbina. Nie ty, tylko Barbina. Przebierz się w ubranie codzienne. Bo
Boże Sławek, daj żyć tej kobiecie. Weź, przynieśmy się. I robimy imprezkę. W Barbince też zmieniłam strój. Założyłam mi takie luźne dżiny i koszulkę. No. Fajnie wygląda, fajna w niej babka, popatrzcie. Jak na swój wiek, to proszę was, ile Barbina ma lat? Z 50 parę, nie? Tak liczymy. Jak na 50-letnią babkę ponad, to już naprawdę spoko jest. Zrobimy jej focie, bo jest piękna. Trzeba upamiętnąć Barbinkę, bo niedługo będzie starą baboleńką. Tak, ile jej zostało w ogóle dni? 7, Sławkowi zostały 3. W sumie to już 2. Nie 3. Okej, okay. Przyjechał ogrodnik. Czy idziecie na te urodziny? Czego ty jej tam gratulujesz? Aha, ona awans dostała ostatnio, to może jej w sumie się jakieś gratulacje należą. Chodźcie tutaj, bo oko, nie charyzma, dobra. Ponieważ wasze dziecko ma urodziny. Zapraszam serdecznie. Impreza z rana jak śmietana, niemal jak w rodzinie zastępczej. Boże święty! What the hell? Czy wy co widzicie? Cenzura! Weź się ubierz w tym momencie! Co tu się dzieje? Tak to jest, jak się ściąga jakieś dziwne mody i się zapomina ich usunąć? Nie wierzę, nie wierzę. Ja muszę ją przebrać w kurde. Tego nie było. Tak, a tam urodziny się dzieją, nie? A ja tutaj przebieram. O, Lolita, pokaż się. Pokaż swoją twarz. Poziom aspiracji dzidzia, to nie najgorzej. No można poprawić, można. Bo ja jej nie wykoksiłam za bardzo w tych pragnieniach. Wy to macie wszyscy te takie same twarze, biedaki. Naprawdę. Ja bym chciała też, żebyś właśnie sobie... Ja wiem, Babina, przede wszystkim. Przygotuj. Zupa na pocieszenie, bo my jak zwykle wszyscy jesteśmy chorzy. Te zapełki u pani codzienne. Wizytowe. No. Rozwalają mnie świecie. Mamy wiosnę, kochana, więc... Chociaż w sumie to jest fajne. Nie, ta spódniczka jej pasowała jakoś bardziej. O, jeszcze wierzchy. Jezusie Mario. To jest wizytowe. Może takie coś niech se ma. Szybciutko tu poprzebieramy, zaraz się zajmiemy resztą urodzinki. O rany boskie, co za piżama. Masakryczne. Tak, przebierz się z tego. A ty naprawiaj koleś, bo lipa u nas, wszystko się psuje. Jak się ma taką rodzinę. Możesz mieć takie najżółte gaciuszki. Tutaj jakieś miłości się dzieją, może jedyne. Te moje simy są jakieś naprawdę. Na chwilę ich zostawić, a oni tylko się całują i nic więcej. Nie wierzę, to wszystko takie. Nie wierzę, to. Dobra, jesteś ładnie ubrana. Jeszcze zobaczymy twoją twarz. Poczekaj chwilę. Bo ja bym sobie w tym czasie kazała im robić różne rzeczy, na przykład. Ja bym chciała, żeby Sławek ćwiczył, ale my nie mamy takiego do ćwiczenia nic. Nie no, nie będę im zagradzać pokoju. Gdzieś na dworze postawiłabym maszynę do ćwiczeń. Albo w garażu. Mamy garaż? Nie, my nie mamy garażu. Mamy tylko taki na dworze parking. Mamy kraciarnię Beaty, tak. Nie Beaty, tylko kraciarnia Balbin. Kochany mój. Nam tu się ewidentnie przyda jakiś sprzęt do ćwiczeń. A co nam daje ten rowerek? On nie jest za duży. O, może w sypialni ci postawię. No tak, w sypialni. Wasza sypialnia to taka klitka, że w ogóle ten dom jest ciasny. A najpierw, kurczę, chcę budować sobie takie ciasne domki, a potem nie mam gdzie co kłaść. Dobra, słuchaj, będziesz tutaj koło swojej
swojego warsztatu ćwiczył. Balbina, jako że jest. Balbina tak naprawdę jest głową rodziny, ona wszystko będzie kitrać w swoim wyposażeniu, żeby nam nie przeszkadzało. Podałaś, to podaj, kochana, bo tutaj wszyscy są chorzy, niech sobie. Aha, bo ja dałam, żeby jej zmienić wygląd. I co, myślicie, ładna dziewczynka? No, na fryzurkę może jej zmienimy. Uff, poszczęściło jej się z tą twarzą. Hehe. Poszczęściło jej się. Nie wszyscy biedacy mają ładną twarz. Nie wiem w sumie, jakiej dać włoski. Zawsze jest z tym problem. Za duży wybór. Może taki? W sumie w tej wygląda dobrze całkiem, ale już takie miała, to całe życie będzie chodzić w jednej fryzurze. No może i zrobimy takiego tego, nawet fajnie wygląda. Zostawię jej. Niech sama. Taki fryz. Ty dziecinko też, skoro już tu jesteś, to skorzystaj. I babcia tutaj poda... Zróbcie, to zaraz wszyscy wyzdrowieją. Ty też musiała być do toalety. Proszę bardzo, nie jest tu Lucyna? Okej. Ja was zapraszam wszystkich do jedzenia, ponieważ jesteście chorzy. Nie to. Zjedz zupę. Aha, bo ja gadam z sprzątem. Dobrze, dobrze. Przepraszam. Przepraszam najmocniej. Barbinka sobie wtrążała tutaj, tak? No dobra. Więc jedzcie ładnie. A ty zasuwaj, bo... Naprawdę źle wyglądasz. Bardzo źle. Wcześniej nie było tak tego po nim widać, bo miał taki strój, który wyszczuplał. No ale niestety. Nie wszystkie tak mają. Ty nic nie potrzebujesz, ale ty musisz charyzmę koksać. Wyczyściłaś kibel? Wyczyściłaś, więc... O. Tak to zrobimy. Oj, nie przeczytałam. Nie ważne. Pewnie coś tam ze szkołą. Też chcesz iść na studia? Świetnie. Ja już mam plan. Dzisiaj mnie olśniło, wiem. Jak to będzie. Co ty masz zapewnienia? Stać się wilkołakiem? Czy ty jesteś poważna? Zobaczyć wilkę. Ktoś ma, ona ma tu jakieś dziwne odchyły. Ty tu musisz koniecznie do toalety iść. Kornelia dostaje niższe oceny. No pewnie, skoro lekcje leżą na ulicy. Aha, bo dopiero przyjeżdża. Proszę bardzo. Odrabiać lekcje. I wy chcecie iść na studia? Masakra. Chodnika zmywa naczynka. Ja tutaj skorzystaj. No dzisiaj nie będzie kwiaciarni, bo po prostu... O, nareszcie Sławek. Co za sylwetka, tak? Pokaż. No, jeszcze ci brakuje. Dajesz, dajesz. Dajesz, dajesz, nie przestajesz. Czy wy wysiądziecie z tego autobusu, czy nie wysiądziecie, bo tutaj stoi... O co chodzi, ja się pytam. Nie wysiadłeś, dobra. To właśnie o to mi chodziło, żebyście czuli się fantastycznie. Teraz ona nie odjedzie, bo one tu będą siedziały, nie? Wam też zupka pomoże? Lolita? Ale przecież on dopiero miał urodziny! No dobra. Malbina, wiesz co? Skoro ty nic nie robisz? Zaproś Dyra. I przygotuj swojego słynnego indyka. No Cyril, przecież dopiero to zjadłeś. Tak. Już on przed chwilą zjadł tą zupcię. Zupcie, nie? On nic nie potrzebuje. On jest po prostu wykurczony na maksa. Co się dzieje? Nie masz batu? Odłóż resztki. Albo nie ty. Odłóż resztki i zrób przygotowanie. Co się dzieje, Lolita? Dziecko drugie, jest za wcześnie na spaniu. No nie radzi sobie zbyt dobrze w szkole, bo nawet w niej jeszcze nie była, na Boga. Baw się zabawkami.
No, nie zauważyłam, że ma wolne. A Kajetan za to sobie dobrze radzi w szkole, świetnie. Cieszy mnie to niezmiernie. Czyja to była papuga? Już zapomniałam, naprawdę. Imię twoje. Chodź tutaj, bo ja chcę, żebyś sobie prawie lecie z bratem. Wygracie w Zośkę razem? Okej. Okay. Baw się w łapki. Za trzy razy. A potem... Odwrócę lekcję. Aha, czekajcie, bo... A to ten przyjechał. No nie, bo ja chcę... Moje dziecko musi wysiąść, halo. Świetnie. Jesteś w domu? Jesteś, dobra. O rany, ryny. Gdzie żeś was, te krzaczury? Balbina? Zrobisz tego indyka, za godzinę Dyra przychodzi. Ja nie wiem, czy to był dobry pomysł. Daj mu guziaczka, obejmij go przyjaźnie. Zmagaj mu uprzejmość. Będzie dobrym starszym bratem. Balbina! Czemu nie możesz zrobić tego indyka? Pokaż. Zapomniałam o nim. Co, że co nie masz? Co nie możesz? Nie rozumiem cię. Czego nie możesz? No, Sławek chudł. Czego ty nie możesz? Czego nie możesz? Nie rozumiem jej. Aha. Ktoś zostawił sernik w piekarniku. Nie wierzę. Posprzątaj i znów przygotowanie, bo zaraz już dyrektor jest. A ty siedzą do tej lekcji, dobra. Sławek poszedł spać, świetnie. Powitaj. Ale żem zjechała. Pilne uczennicy, nie ma to jak odebrać lekcje po prostu na ulicy. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Pobawić, zabawiaj, oprowadź. Zapraszam. Podejdź tutaj. Oto nasz salon. Balbina, bo cię zaraz trzasnę. Gdzie ten indyk? Co tu się dzieje? Wy potrzebujecie zabawy, to idźcie oglądać. Jedna z drugą. Przecież tak to nie może być. O, Lolita nie ma łóżka. Idź dziecko spać, bo ty jesteś zmęczona. Ty lekcji pewnie nie odrobiłeś, więc... O. Boże, cieszę się panu te lekcje. Przecież masz tu swoje biurko. Nie mam pojęcia, trudno. Będzie bez lekcji. Czy my... A jeszcze Sławek, co się stało Sławkowi? Nic, Sławek śpi. Cyr, miałeś... Dobra, widzę już lekcję małego. Ale nie może ich robić, dobra. Nie, nieważne. Ty podajesz jedzonko. Ty oprowadzasz tego Dyra. No pokaż mi ten pokój. A, sorry.
No podejdź tu. To też się zalicza. Dobra, stary. To chodź na górę. Podejdź tu. I idziesz, Patafianie. Zostaw mnie teraz, Majna. Chodź, wejdziesz ty do domu. Aha. Nie wierzę, nie? Nie wierzę po prostu. Zostaw mnie, mówię! Tu będzie zaraz katastrofa. Katastrofa! Podoba ci się? Chodź jeszcze tutaj. Teraz stąd nie wyjdziemy. Weź się... Nie wierzę, nie? To patrz tu. Dobra, wiesz co? To chodź z powrotem na dół. Czy o tym pokój widział, czy mi chodziło o tamtą górę? Ja nie wiem, co ja już mu pokazałam, a co nie, jest jakieś dziwne. Czy to się jeszcze zaliczy, ten salon? Bo on jest na dworze. Dobra. Nie rozmawiaj, pogawędka. Zapuść na obiad. Super, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na obiad. Zaprosiłeś na obiad? Chyba nie. Albina może byś tak się zainteresowała? Nie, po co? To tak jak chodź tu. Chodźcie zjeść obiad z Tyrkiem. Chciałam, żebyś to posprzątał, a nie ja. Bo mu śmierdzi pod nosem. Ja też czuję, że to będzie klęska dzisiaj. Ja tak czuję. Czekajcie. Gdzie mi ta kamera ucieka? Chciałam zrobić mu focie. To poważna mina. Ciekawe, co on sobie myśli. Halo. Jak to sobie nie radzi w szkole? Jakie fagarowanie! Raz nie była, bo urodziny miała. Ogarniecie się. To jest jakiś... niedorzeczny do Simsu, powoli. Dobra, tam sprzątać super długo. Jeszcze będziesz to jadł, bo jeszcze muszę z tobą... Aha! Za prowadzenie, za pogawędkę i za zażywienie to jeszcze mało. Muszę z nim jeszcze pogadać. Przyspieszmy to odrobinę. Może potem odcinek już trwał pół godziny, halo. Potrwa. Nie gadajcie z nim, bo nie było skończy jeść. Te problemy. Skorzystaj, weź prysznic. Śpi. Skorzystaj. Śpi. Śpi. Ty śpisz. Sadek już dawno śpi. Babina ogląda telewizję, bo to wcale nie jej dzieci się starają iść do szkoły prywatnej, cyrysz to wszystko załatwia. Czy on długo to jeszcze będzie jadł? No na Boga, przecież ja nie zdążę. Chociaż pewnie mi da 30 punktów i się zaliczy. No. To już nie muszę nic robić, dobra. A ci się znowu będą gdzieć. Nikt nie jest zainteresowany tym dyrektorem. Dobra, wiesz co, bo ona chciała barabara. Super, wszyscy poszli. Kajetan, Karolina i Kornelia. A Lolita? Świetnie. Po prostu doskonale. Mój plan. Mój plan poszedł. Ja był. No trudno. Lolicie się nie poszczęściło.
Pewnie dlatego, że nawet w szkole nie było i ma taką niską ocenę. Gdzie idziesz spać? Czy wy pójdziecie się odprężyć na górę? Przecież weźcie mnie, nie nerwujcie. Wiem, że daleko, no ale co? Dobra, to chyba wszystkich mamy w miarę ogarniętych, nawet sobie na wschód. Proszę bardzo, i się wyspał. Świetnie. W takim razie będę mógł posprzątać. I niech już tutaj zje coś. Sok. Na przykład. Barbinka śpi. Będę tak. Aha. I co ja poradzę na to? Co ja na to poradzę? O, pierścionek błyszczy właśnie. Musimy ślub zrobić. O rany. Kiedy macie wolne? Weekend zajęty. Świetnie po prostu. On nie ma urlopu żadnego. Trochę lipa. No trudno. Świetnie, że sobie powrót zrobię. Doskonale po prostu. No. Tutaj śpisz. Ty tutaj sobie soczek pijesz. Doskonale. Możesz powyłączać to wszystko pięknie. Możesz napełnić miseczkę. Tutaj też. A tutaj jest dobra. No i co? Będę kończyć. Trochę się zadziało. Jakiś kotel tutaj krąży. Wszyscy śpią, także jest dobrze. No i myślę, że będziemy szykować się powoli do tego ślubu. Ale sama nie wiem, kiedy go zrobić, także zobaczymy, czy zrobimy go w tygodniu, czy w weekend. No w weekend pasowało bardziej, bo wtedy wszyscy mają wolne. A czy normalni Simowie goście mają wolne. Także zobaczymy. Ja już coś wymyślę, nie martwcie się. Także dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia. Mam nadzieję, niebawem. Pa, pa!